Którejś nocy Rumcajs, przewracając się z boku na bok, zaczął nasłuchiwać. Hanko, Hanko, co to słyszysz? Nie, nic nie słyszę. Hanka nie mogła się powstrzymać od ziewania. Cypisek miał najlepszy słuch z całej zbójeckiej rodzinki. Już wiem. Ktoś wybiera raki ze stawu wodnika. Co? Nie pozwolę, żeby ktoś krzywdził wodnika. On jest tam gospodarzem. Nie na żarty rozgniewał się Rumcajs. Idziemy, synku. Ale nikt mu nie odpowiadał. Tylko grobla i droga do Jiczyna były pochlapane wodą, jak gdyby tamtędy ktoś niósł kosze z rakami. Tu się niczego nie dowiemy. Idziemy do Jiczyna! Kiedy doszli do jiczyńskiego rynku, zaczął padać deszcz i zmył ślady, które były dowodem czyjejś winy. Co zrobimy? To były chyba 3 kosze z rakami. Raki się rozpełzną, usłyszymy chrobot. Musimy uważać. Chodzili więc cichutko na palcach pod arkadami rynku i nasłuchiwali. Ale słyszeli tylko chrapanie. Jedni chrapali cienko, pogwizdując, inni znów tak, że aż szyby drżały w oknach. Ale nigdzie nie słyszeli chrobotania rozłażących się raków. Dopiero koło domu piwowara Kuli usłyszeli jakby chrobot. Więc to piwowar Kula. On ukradł wodnikowi raki. Wejdziesz tam, podasz mi kosze i wrzucimy raki z powrotem do stawu. Czego się grzebiesz? Dawaj kosze! Kto to? Kto to? Zawołał Kula, zrywając się z łóżka. Zaryczał, schwyciwszy się za stopę. Widząc to, Rumcajs ścisnął mu duży palec. Ojej! Oj, co za rak! Ojej! 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 Jak boli! A niech to, diabli! Bez światła nie dam rady! Chyba raki wylazły z koszy i rozlazły się na wszystkie strony. Odnaleźliśmy raki,
ale nie wiadomo, gdzie się podział wodnik. Rumcajsowi było bardzo żal przyjaciela. Hanka wzięła trzeci kosz z rakami. Nie domyślasz się, gdzie jest wodnik? Nie wiesz, że złodziej bierze wszystko, co mu wpadnie w ręce. A, to takie buty. Kula zabrał śpiącego wodnika razem z rakami, a on się nawet nie obudził. Co to? Śpicie? To ja też. Thank you.